A więc dzisiaj będzie wreszcie ten wieczór? Tak. Podniecona? Tak, jestem podniecona i zdenerwowana. To kiedy go poznamy? W każdej chwili. Nawet dzisiaj. Możesz zostać na kolację. Nie chcę psuć ci randki, ale chętnie posłucham trochę soczystych plotek. Strzelaj. To gdzie się poznaliście i kiedy? Byliśmy przyjaciółmi z dzieciństwa. Naprawdę? Jako dzieci wciąż bawiliśmy się ze sobą, a później, gdy byłam nastolatką, strasznie się w nim zakochałam. Po prostu uważałam, że jest oszałamiający. A później poszliśmy na studia. Na studiach, no wiesz, chcesz podbić cały świat, robisz co chcesz. I tak po trochu zapomniałam o nim. A najcudowniejsze jest to, że przez te wszystkie lata on mnie cały czas szukał. Rozmawiał z wieloma ludźmi i przyjaciółmi, próbując zdobyć mój numer telefonu. Wiesz, to po prostu niewiarygodne. Naprawdę? Już go lubię. To takie słodkie. No właśnie. Dlatego chcę, aby wszystko było idealne. Straciłam go przedtem, ale nie chcę stracić go ponownie. Jestem już za stara na głupie gry. No wiesz. Czy on wie o... Tak, wie. Chcę, żeby przeszłość należała do przeszłości. Chcę, abym o tym po prostu zapomniała. Nie ma to dla niego znaczenia. Wie o twojej całej przeszłości i nie przeszkadza mu to? Nie przeszkadza. Kocha mnie dla mnie, a nawet powiedział słowo na Z. Zaangażowanie. Naprawdę? To całkiem poważna sprawa. Tak, on uratował mi życie. Po prostu wyciągnął mnie z tego wielkiego, ciemnego dołu, w którym byłam, wiesz o tym. Pomógł mi stać się taką osobą, jaką powinnam być. Czuję, że mam wielkie szczęście. Powiem ci, że on też ma szczęście. Trzydaniowy obiad? To wygląda fantastycznie. A tak w ogóle to kiedy on przyjdzie? To niespodzianka. To brzmi tajemniczo. Tak, a to dlatego, że tak naprawdę to nie wiem. Czy on jest typem spontanicznym, który lubi nagle się pojawiać? Tak, ma taki zabawny talent do wyczuwania, kiedy kolacja jest gotowa. Skąd wiesz, że będzie tutaj, gdy jedzenie będzie gotowe? Tak naprawdę chodzi o to, że jedzenie można włożyć do lodówki, a gdy przyjdzie, mogę wstawić wszystko do kuchenki i podgrzać. Nie chcę psuć ci nastroju, ale co zrobisz, jeśli się nie pojawi? Jeśli jest taki jak inni? Nie zrobi tego. Skąd wiesz? Wiem. Skąd możesz być pewna? Ponieważ powiedział, że przyjdzie. I ja mu wierzę.